Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Dzisiaj powrócimy do sprawy dziewczyny o lekkich obyczajach, którą znaleziono w Poznaniu w 2018 roku w opuszczonej kamienicy przy ulicy Rybaki. Jeśli pamiętacie, odnalazł ją bezdomny marych, a śledztwo przejął detektyw Teodor Logan. Jedyny trop, jaki udało mu się ustalić, to to, że wlachnie w podobny sposób ze Zezgonił pewien ksiądz, ksiądz Benedykt, o którym miejscowi nie mieli najlepszego zdania. W aktach sprawy nie było jednak nic konkretnego, nic, co posunęłoby sprawę dalej. I kiedy detektyw Logan uznał, że to ślepy zaułek, okazało się, że postronkowy Leon Pawlak ma materiały, które nie znajdują się w legalnym obiegu i które mogą rzucić światło na tę sprawę. Zapraszam Was zatem do wysłuchania dzisiejszej historii i dowiemy się co nieco o przyjacielu księdza mm, Benedykta, a mianowicie o księdzu Janie Zelachna. Jednak zanim ruszymy z dzisiejszą opowieścią, mam krótkie ogłoszenie, bo jak się okazuje, nie jest dobrze, a nawet jest źle. Mój genialny projekt, moje opus magnum, czyli audiopowieść, której teraz słuchacie, okazało się klapą. Liczyłem na to, że będzie to fajny pomysł i spodoba się większości słuchaczy. Jest jednak odwrotnie, Lili, słucha jakieś 10% subskrybentów. A na dodatek subskrypcje zamiast przybywać, niestety umykają. I dlatego też, po długich, wyczerpujących dyskusjach z samym sobą, doszedłem do przekonania, że Lilith trzeba będzie dystrybuować innymi, innym sposobem, żeby nie odbijało się to na statystykach, a co na tym idzie, na rozwoju kanału jako takiego. Dlatego też kolejne odcinki Lilith będą się nadal pojawiały co tydzień, jak, zapo jak zapowiadałem. Ale tylko dla tak zwanych wspierających. Więc ci wszyscy spośród Was, którzy chcecie Lilith posłuchać, możecie to zrobić za miesięczną opłatą równą paczce ćmików albo piwu kraftowemu. Wydaje mi się, że taki układ jest fair. Zapraszam zatem do trzeciego, a zarazem ostatniego ogólnodostępnego odcinka Lilith. Pod tytułem Lepkie łapki księdza Jana. Nad niewielkim postperelowskim osiedlem z wielkiej szarej płyty unosi się ciężka dymgła, Smok gryzący gardła, drażniący oczy smród z kominów, wypełniający wszystkie zakamarki ciała. Ludzie palą w swoich piecach starymi skarpetami, śmieciami, tanim koksem. Dziurawe jezdnie leżą wśród szarych kloców mieszkalnych. Nierówny bruk wypełniają botniste kałuże. Na szarych trawnikach usłonymi psimi odchodami kuli się jakiś dżekuś na smyczy. Sierść mu się jeży do kubki. Pani w różowym płaszczyku nie sprzątnie kubki. Kołyszą się na wietrze drzewa z szarymi liśćmi. Czernieją szare kałuże w dziurawych drogach. W jednym z tych szarych bloków siedzieliśmy wraz z detektywem Loganem po turecku na podłodze mojego pokoju, wśród rozrzuconych tomów akt, pomiędzy teczkami i pudłami pełnych zdjęć i wycinków prasowych. Masz tu wszystko, czego trzeba powiedział detektyw, przeglądając pudła, podnosząc z brwi i robiąc duże oczy. To naprawdę imponująca praca śledcza i oni naprawdę to wszystko odrzucili potwierdziłem. Detektyw pokręcił jedynie głową, patrząc na mnie z niedowierzaniem i przerzucał teczki. Otwierał je, zaglądał do nich, omiatał wzrokiem pojedyncze kartki i znowu kręcił głową. Wyciągnęliśmy teczki z pudeł, które piętrzyły się w moim pokoju od lat i rozłożyliśmy je na podłodze. Były tam zdjęcia, nazwiska, daty, były kartoteki i raporty, były notatki i wycinki prasowe. Wszystko ułożone tematycznie i chronologicznie. Było tu wszystko, co tyczyło się sprawy zabójstwa księdza Benedykta. Z tym wszystkim, co tu masz, w życiu nie zamknąłbym sprawy, mówił pod nosem, bardziej do siebie niż do mnie i otwierał kolejną teczkę detektyw. Przecież multum wątków jest tu jeszcze do sprawdzenia. Siedzieliśmy po turecku na podłodze mojego pokoju, w którym spędziłem całe swoje życie. Siedzieliśmy jak lica listów, przerzucających płyty poszukujących tej, którą chcieliby puścić. On jak ten starszy kolega, który zna się lepiej na muzyce, który przesłuchał w życiu już więcej płyt szukający teraz prawdziwych perełek. I ja ten młodszy, bez doświadczenia, który patrzy na niego z dumą i cieszy się po cichu w głębi serca, że ma takiego przyjaciela. Pierwszy raz od dłuższego czasu czułem się potrzebny, Czułem, że robię coś pożytecznego, nawet jeśli moja obecność miała być tylko pasywna. Samo tylko przyglądanie się profesjonaliście, któremu zależy na rzetelnym opracowaniu sprawy, a nie tylko na wynikach i procedurach, sprawiało mi wielką radość. Znowu poczułem się jak policjant, jak za czasów Bagiety. Odezwała się we mnie zagłuszona już dawno tęsknota do służby społeczeństwu, bo muszę przyznać, że Codzienność w policji mnie rozczarowała. Jestem ofiarą tanich kryminałów w miękkiej okładce i filmów akcji lat dziewięćdziesiątych, w których brudni Harowie i francowie Maurerowie rozprawiali się z mafią i korupcją. Wyobrażałem sobie, że będę śmigał po mieście radiowozem, przyskrzyniał bandziorów i się z nimi strzelał. A póki co strzelam tylko na strzelnicy i to dwa razy do roku, bo na tyle pozwala nam budżet. A najbardziej bandycki bandier, z którym miałem od miesięcy do czynienia, był alkoholikiem, który włamał się po pijaku do Monopolowego i był tak napruty, że tam zasnął. Czyja to teczka? Zapytał detektyw, podnosząc jedną z grubszych teczek. To mój główny podejrzany, powiedziałem. Detektyw rozwiązał teczkę, otworzył ją i przejrzał papiery w środku. Ksiądz? Zapytał, podnosząc wzrok pełen zaskoczenia. Ksiądz Jan. Potwierdziłem. Przyjaźnił się z zamordowanym księdzem Benedyktem. Oboje kończyli seminarium duchowe w Toruniu. Wspominałem panu o nim. Detektyw mruknął i przeglądał teczkę. Byli zresztą na tym samym roku, dodałem po chwili, i mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęli posługę w Lachnie, choć w różnych parafiach. Kolegowali się? Zapytał detektyw, podnosząc wzrok nad papierów. Spotykali się często prywatnie. Odparłem i mieli wspólne, mroczne tajemnice. Jakie tajemnice? Zapytał zaintrygowany detektyw, odłożywszy teczkę i ilustrując mnie wzrokiem. W tym momencie drzwi do pokoju otworzyły się i weszła mama. A, tak mogłem nie wspomnieć, a ja wciąż mieszkam z rodzicami. Herbatkę wam zrobiłam, powiedziała, balansując stacą nad rozłożonymi na podłodze aktami. Chłodno jest na dworze i dobrze wypić coś ciepłego. Pewnie zmazliście. Leon, czy ty musisz taki bałagan robić? Przesunęła kilka tomów akty znajdujących się na biurku i położyła tam tacy ze szklankami w metalowych koszyczkach i kryształową cukiernicę. Tylko uważajcie, bo jest gorąco i można się oparzyć. Dodała, wychodząc z pokoju i zamykając za sobą drzwi. Od urodzenia mieszkam z rodzicami na jednym z tych... Szarych posperelowskich osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty, gdzie po wejściu do mieszkania należy zuć obuwie i założyć bambosze. Drzwi od wewnątrz są obite brązową tapicerką, jak gdyby ta dodatkowa warstwa ochronna potrafiła nas odseparować od szarej, betonowej rzeczywistości na zewnątrz. No, bo w środku mieszkania są przecież dywany, meblościanka, wazony z paprocią, monsterą dziurawą i wilczą mleczej trójżebrowym, perelowskimi perłami wśród roślin domowych. Na ścianach w przedpokoju jest boazeria PCV imitująca drewno, pachnąca latami dziewięćdziesiątymi, lakierem i stęchlizną po dymie tytoniowym, choć w tym domu nikt nie pali już od lat. Są i zdjęcia, i reprodukcje obrazów, są tapety na ścianach. Mieszkanie ciasne, dwupokojowe, ale jednak przytulne, bo to dom. Detektyw Logan posłusznie zdjął buty i nałożył filcowe kapcie, kiedy wchodziliśmy do naszego mieszkania. Wtedy z pokoju gościnnego, służącego przecież także za sypialnię rodziców, dobiegały odgłosy telewizora, tata oglądał jakieś paradokumentalne programy. Leoś to ty, zawołała mama z kuchni. Jak czujka przeciwłamaniowa słyszy każdy szmer. Co tak późno? zapytał jak zwykle. O Boże, dzień dobry, pisała zaskoczona widokiem detektywa Logana, wyglądając za winkla z kuchni. Jona Pawlak przedstawiła się, wycierając dłoń w fartuch i witając się z detektywem. Przyglądałem się jej jak obcej osobie z boku. Dopiero teraz zauważyłem, że jeśli nie patrzy się na nią jak na mamę, wygląda jak typowa kura domowa w fartuchu, z typowego blokowiska, bez makijażu z siwymi odrostami na farbowanych włosach, o zmęczonej, choć uśmiechniętej twarzy, ofiara poświęcenia swojego ja dla domu i dla męża i syna. Leoś, tyś nam nic nie mówił, że przyjdziesz z kolegą, powiedziała. Gdybym wiedziała, dogotowałabym ziemniaków, pan pewnie głodny. Zjedliśmy na mieście, mamo. Odparłem z niejaką dumą w głosie, jakbym zrobił coś nieprzyzwoitego, zrywając łańcuchy wieloletnich domowych konwenansów. Oczywiście! rozległ się męski głos, pełen oburzenia, wydobywający się z pokoju. Tata! Nie masz na co wydawać pieniędzy, tylko obiady na mieście. Nie ma jedzenia w domu, czy co? Trzeba dorobiać, prywaciarzy? Tata siedział na kanapie w poplemionym podkoszulku, pochylony nad stałem. Jadł zupę, wpatrując się w telewizor. Mamo, my pójdziemy do mojego pokoju. Zwróciłem się do mamy, ignorując docinki taty. Mamy pracę do zrobienia. Zoraz do zrobienia, odezwał się znów tata, niezadowolony, że jest ignorowany, wpatrując się jednak dalej w telewizor. Pan go nie słuchaj, co tam z niego za policjant od pięciu lat wciąż posterunkowy. Wiek Jezusowy na karku, a żony nie ma i nam na głowie siedzi. Horacy, daj spokój, zawołała z przedpokoju mama, uśmiechając się do detektywa logana z zakłopotaniem. Nie słuchaj go pan, wołał tata. On chciał jakieś dochodzenia robić, księdzów śledzić, bo filmów się naoglądał. Leon, po co ty znowu ludziom głowę zawracasz? Panie, nikt nie wziął tego na poważnie. Prokuratura wyśmiała, a komendant go zbeształ. Pan policjant się może zna, to sam zobaczy, powiedziała mama. A może nasz Leoś miał rację? Taha, parsnął tata. Na pewno miał rację. Czyli co, w prokuraturze sami idioci pracują, tak? Nikt cię nie poznał, tylko ten twój bystry synalek? A może korupcja w tej prokuraturze... Zgadywała mama, skąd ty możesz wiedzieć? Patrzę na telewizor, to wiem, zniecierpliwił się tata. Żydkie lobby wam głupot nagadało i zachciało wam się ścigać księży. To już nie ma prawdziwych bandytów na ulicach? Pan inspektor wie, co ja mówię, prawda? Codziennie napady, rozboje, a ci tu ped chcą ganiać. A zrobił ci jaki pedofil coś? Policja nie ma czasu zajmować się księżmi, prawda, panie inspektorze? Ty, jak zwykle, na wszystkim znasz się najlepiej, Staciła cierpliwość mama. Bo się znam, wystarczy tylko troszeczkę logicznie pomyśleć. Nie słuchajcie go, chłopcy, powiedziała mama, zwracając się do niej mi, milczącego oraz zaskoczonego detektywa Logana. On tak zawsze, stara z idźcie do pokoju. Przyjął herbatkę, może kawki. Nie, dziękujemy, mamo. Zabierzemy się do pracy, powiedziałem. A mimo to, po niespełna kwadransie mama, balansując z tacą nad rozłożonymi na podłodze aktami, przyniosła nam herbatę. Zrobiła sobie miejsce na biurku, przesuwając kilka teczek i położyła tam tacę. Tylko uważajcie, bo herbata jest gorąca i można się oparzyć. Dodała, wychodząc z pokoju i zamykając za sobą drzwi. Jakie tajemnice? Powtórzył detektyw Logan, kiedy zostaliśmy sami. Tajemnice? Zamyśliłem się, nie pamiętałem o co chodzi. Mówiłeś, że księża mieli tajemnicę. Ach tak, tajemnicę. No więc obaj księża mieli słabość do <laughs> młodych dziewcząt. Do dziewcząt, powtórzył detektyw, podnosząc brwi. Wiadomo, że ksiądz to dziwne, że ma <laughs> słabość do dziewcząt. A jednak. Logan wziął do ręki zdjęcie księdza Jana i przyjrzał się mu. Ksiądz wyglądał na nim na miłego, przystojnego mężczyznę. Wyraz twarzy niewinny, jak u dziecka. Wstydliwy uśmiech, spojrzenie czyste i dobrotliwe. Od razu chciałoby mu się zaufać. Pedofil? Zapytał. No właśnie, nie do końca. Dziewczyny były w wieku licealnym. Nie były może pełnoletnie, ale nie miały też mniej niż 16 lat. Gwałt? Zapytał detektyw. I tak... I nie odparłem. Żadna z dziewczyn nie zgłosiła tego na policję. Ale były zgwoty. Też nie zupełnie. Powiedziałem, próbując wyjaśnić tę zawiłą, a jednak tak oczywistą historię tych skrzywdzonych dziewcząt. Po godzinach, zazwyczaj w weekendy, pracuję na niebieskiej linii. I stamtąd dowiedziałem się o tych nie wiedziałem, jak to nazwać. Odebrałem dziesiątki zgłoszeń z lachna i z okolic, powiedziałem. Od dziewcząt, które były wykorzystane przez obu księży. Brały nawet udział w orgii z udziałem ich obu, z księdzem Janem i Benedyktem, ale nie zupełnie były do tego zmuszane. Co masz na myśli? niecierpliwił się detektyw. No bo księża wykorzystywali ich naiwność, ich wiarę w Kościół oraz. Księży, jako takich naiwne te dziewczęta powiedział detektyw z wyczuwalnym sarkazmem. W, w niewielkiej miejscowości, takiej jak Lachno, czy, czy pobliskie wsie, gdzie ludzie się znają i gadają o sobie ksiądz jest naprawdę przedstawicielem Boga na ziemi powiedziałem, broniąc niejako honoru tych dziewcząt przed cynizmem wielkich miast. Myślałem, że to już minęło. Powiedział na to detektyw Logan. Ja natomiast zdałem butnie, że żyjemy w czasach, w których wierzy się w płaskość Ziemi i w to, że szczepionki wywołują autyzm. Czy tak trudno winić młodą, wierzącą dziewczynę, że zaufa księdzu? Detektyw pokiwał w przygnębiającym zamyśleniu głową. Jedna z dziewczyn, na przykład, to powiedziałem więc, żeby wyjaśnić, była w ciąży z jakimś chłopakiem. Zwyczajna wpadka. Ale ona nie chciała urodzić tego dziecka. Bała się jednak usunąć ciążę, no bo pójdzie do piekła. Ksiądz Jan obiecał jej jednak, że może dać jej rozgrzeszenie. Jeśli tylko zrobi mu laskę. Detektyw skrzywił się zniesmaczony, ale z niedowierzającym uśmiechem. Inna uprawiała z chłopakiem seks. Podałem kolejny przykład. Miała z tego powodu wyrzuty sumienia i na spowiedzi wyjawiła to księdzu Janowi. Oczywiście ksiądz obiecał jej rozgrzeszenie, ale tylko pod takim warunkiem, że i jemu pozwoli. Wymyślasz to? uśmiechnął się detektyw, ale jego twarz nie była już taka pewna. Jeszcze inna, ciągnąłem. Miała chorą na raka matkę. Ksiądz Jan obiecywał wstawić się za jej matką u Boga, jeśli ta mówi. Swoją młodszą siostrę na trójkąt z nim. Że niby stworzą świętą trójcę, która uleczy matkę czy, czy coś. Uśmiech, spowodowany tym, że detektyw nie chciał w to wierzyć, co mówiłem, powoli znikał z jego twarzy. W oczach dostrzegłem coś niby smutek. Zmarszczony nos sugerował złość. To podłe, powiedział detektyw. No i prawie nic za to nie grozi, dodałem. Oficjalnie do trzech lat więzienia, ale przecież żaden sąd nie skaże księdza, zwłaszcza że dziewczyny święte nie były. I pewne tego chwyciłby się sąd i opinia publiczna. Zresztą, nawet gdyby to wyszło na jaw i udałoby się któremuś księdzu udowodnić winę, zamiast więzienia, przynieśliby go po prostu na inną parafię. Ale pewnie nie wyjdzie na jaw, bo zapanowała zmowa milczenia. Zapytał detektyw. I tylko niebieska linia. Żadna dziewczyna tego nie zgłosiła na policję? Nie powiedziała rodzicom, nauczycielowi? No, niektóre próbowały, przyznałem. Niektóre mówiły o nauczycielce, o pani Lewakowej, która podobno się za nimi wstawiła. Chodziła z doniesieniami na policję, chciała je reprezentować, ale nikt jej nie słuchał. Nie ma nawet śladu w archiwum, a rodzice. Albo nie wierzyli, albo wręcz naciskali, aby tego nie rozpowiadać, bo będzie wstyd. A niektórzy nauczyciele tłumaczyli nawet, że takie pomówienia mogą zniszczyć księdzu karierę, że takimi oskarżeniami można niewinnemu człowiekowi życie zmarnować. Lepiej milczeć, namawiali je dorośli, a na policję też się bały zgłosić. Jan i Benedykt odgrażali się, że znają komendanta. Detektyw wstał i podszedł do okna. Szyba, za którą rozciągała się czarna przestrzeń późnego listopadowego wieczora, stała się lustrem odbijającym mój pokój. Swoisty skansen lat dziewięćdziesiątych, jak całe moje mieszkanie, jak wiele mieszkań w lachnie i jego okolicach, oderwane od rzeczywistości pokoje, mieszkania i miasteczka, w których czas zatrzymał się w jakimś lepszym okresie, gdzie życie nie było takie skomplikowane. Na ścianie półko tapczan, na półkach pobabcine kryształy na serwetkach. Pojedyncze lektury szkolne, których nigdy nie wyrzuciłem. Cały rząd powieści kryminalnych i sensacyjnych. Wieża stereo na kasety magnetofonowe i CD. Zdjęcie z pierwszej komunii świętej. Jakieś zdjęcie pod choinką, na którym trzymam nowiutkie Atari. Fotografia z jakiegoś balu przybierańców z przedszkole. Gdzieś w rogu jakiś miś, kiedyś dla mnie przecież tak ważny, a gdzie indziej figurka z nadmorza albo ciupaga, pamiątki z różnych miejsc Polski, nikomu niepotrzebne łapki, nad drzwiami krzyż. Myśli, że któraś z wykorzystanych dziewczyn nie wytrzymała i zabiła księdza Benedykta, zapytał detektyw, stojąc przy oknie plecami do mnie. Drzwi znowu się otworzyły i weszła mama. Detektyw zamarł. Ja też milczałem z kamienną twarzą, a mama z uśmiechem postawiła obok tacy z herbatką talerzyk z ciastem. Babka i szarlotka z tegorocznych jabłek, powiedziała. Prawdziwe ekologiczne jabłuszka z naszej działki. Do herbatki. Jak znalazł. No, już wam nie przeszkadzam. Widzi pan, jaki mój syn jest drażliwy. Najchętniej matkę by przegonił. Pokręciła z uśmiechem głową, Poczochrała mnie po włosach i wyszła z pokoju. Patrzyłem na detektywa stojącego na tle okna, w którym malował się mój pokój. Mam córkę, powiedział detektyw zamyślony, patrząc przed siebie plecami do mnie. Anna ma 19 lat i w tym roku poszła na studia. Jest starsza niż te dziewczyny, o których mówisz, ale dla mnie jest wciąż małą dziewczynką zaśmiał się, by zagłuszyć sentymentalne westchnienie wrażliwego ojca. Jak zobaczyłem tę martwą prostytutkę w Poznaniu, od razu pomyślałem o Ani. A potem znaleźliśmy drugą i znowu o niej pomyślałem chociaż Ania jest brunetką, a tamte były blondynkami, i Ania stroni od spódniczych obcasów, które tamte miały na sobie, ale przecież też jest młodą i śliczną dziewczyną. Głowa detektywa opadła ciężko na jego klatkę. Milczał. Pokój zaczęła wypełniać ciężka, nieznośna cisza. Było mi ciasno. Nie wiem, jak się zachować, kiedy ktoś mi się zwierza. Ja nie potrafię tego. Nie umiem. Gdyby ktoś skrzywdził moją córkę, powiedział detektyw, nie przejmując się moim milczeniem, to bym go zabił. Odwrócił się od okna i spojrzał na mnie, siedzącego wciąż po turecku. Stał nade mną i teraz zobaczyłem, że jest naprawdę wielki. Jego kamienna twarz nie zdradzała żadnych uczuć, nie drgnął żaden mięsień. Wzrok jego był nieprzenikniony, martwy i zimny. Znikł gdzieś staruszek, który w okularach próbował przeczytać kartkę na komisariacie. Znikł wrażliwy tatuś, który sentymentem myśli o córce. Ujrzałem jego służbową twarz, twarz psa. Takiego widzą przestępcy i takiego się boją. Ale nawet gdybym miał go zabić, mówił dalej, do głowy bym nie przeszła, bym się nad nim tak znęcać, żeby go wiązać i gwałcić. A jednak gdybym był ofiarą, detektyw Logan zawiesił głos i zamyślił się. Mamy wtedy cały wachlarz podejrzanych, wszystkie lica, listki z lachna i okolic. I ja też przez jakiś czas myślałem, że jedna z poszkodowanych dziewcząt chciała się zemścić, przyznałem, i to miałoby nawet sens, ale trzeba było mieć siłę, żeby powalić takiego księdza Benedykta. On nie był mały. Detektyw wziął do ręki raz jeszcze zdjęcie księdza Jana, na którym ten uśmiechał się swobodnie. Ale detektyw dostrzegł w jego oczach to, co i ja dostrzegałem. Kolega, powiedziałem, chciał się pozbyć towarzysza zbrodni. Domyślam się, że przenieśli go na inną parafię, zapytał detektyw do poznania. Potwierdziłem kiwając głową. A nie ma tego w raporcie, bo oczywiście prokurator się nie zgodził. Ksiądz Jan ewoluował, powiedziałem z pełnym przekonaniem, chcąc o tym także przekonać detektywa Logana. Najpierw tylko gwa... dziewczyny, ale teraz zaczął zabijać. Kiedy badałem sprawę morderstwa księdza Benedykta, ksiądz Jan od samego początku wydawał mi się podejrzany. Był dla mnie zbyt idealny, zbyt dopasowany do rzeczywistości, zbyt śliski. Od razu wyczułem, że jest drapieżnikiem, ale jak dotąd nie znalazłem najmniejszych choćby dowodów przeciwko niemu. Tak dokładnie zaciera za sobą ślady, że nie sposób go podejść. Detektyw Logan siedział i słuchał mnie. Próbując znaleźć jakiekolwiek dowody przeciwko księdzu Janowi, zjechałem pół Polski. Próbowałem dowiedzieć się, gdzie mieszkał, gdzie studiował. Próbowałem znaleźć jego rodzinę. I wreszcie w domu starców pod Olsztynem udało mi się odnaleźć jego siostrę, Zofię. Była najstarsza w rodzinie. Jej umysł zaślepiał teraz Alzheimer albo jakaś silna odmiana demencji starczej. Ale wszystko, co wydarzyło się sprzed laty, kiedy ona i Jan byli dziećmi, pamiętała z drobiazgową dokładnością. Opowiedziała mi wszystko ze szczegółami, a w jej opowieściach. Najważniejszą postacią był ich ojciec, despota i ciemiężyciel. To nie jego wina, mówiła jednak bez niechęci czy złości, broniła go i wybielała. Nie jego wina, że stał się takim podłym człowiekiem. Za młodu był talentowany i pisał wiersze, wie pan, nie chciał zostać poetą, ale jego ojciec, nasz dziadek, wybił mu to z głowy. Bo, choć tatuś ukończył gimnazjum i miał bardzo dobre oceny, dziadek nie pozwolił mu iść na studia. Kazał mu wrócić do domu, żeby pomagał przy gospodarstwie. I choć tatuś próbował stawić się dziadkowi, ten szybko wybił mu to z głowy, a bił mocno i gdzie popadnie. Nie doszły poeta, a przyszły ojciec Zofii i Jana stracił swój zapał do poezji, zrezygnował z sięgania po gwiazdy. Ożenił się z najładniejszą dziewczyną we wsi i spodziewał jej pół tuzina dzieci. Pracował na polu, najpierw w pegierze, a potem jako parobek u bogatszych sąsiadów. Nie miał szacunku dla siebie, dla swej żony, ani dla swojego potomstwa. Wszystkie dzieci, a także i matka, bały się go jak ognia. Gdy wracał z pracy, nasłuchiwał jego kroków. Kiedy był pijany, Chud jego stawał się lżejszy, swobodniejszy, jakby z barków zrzucił ogromny ciężar. Lecz wtedy właśnie należało go unikać. Z tego jego pijackiego uniesienia łatwo go było wytrącić, a wtedy nie było litości ani ucieczki. Kiedy wracał w takim właśnie stanie, lekko wstawiony i szczęśliwy, najlepiej było podać mu jeść i położyć spać. Nie wolno było zadawać mu żadnych pytań. Lepiej też żeby nie musiał patrzeć na dzieci. Dlatego matka wraz z potomstwem nasłuchiwali kroku wracającego z pracy ojca i męża. Kiedy były ciężkie i zmęczone, wiadomo było, że ojciec usiądzie przy stole nad talerzem zupy i osowiały bez chęci do życia będzie jadł swój obiad, nie zwracając na nikogo uwagi. A potem położy się na kanapie albo od razu obmyje się pod pachami, opłucze twarz i położy do łóżka. Jednak kiedy chód jego był lekki i swobodny, matka kazała dzieciom zamknąć się w pokoju i nie wydawać z siebie ani jednego dźwięku, aż ojciec nie zje i nie zaśnie w objęciach żony, zaraz po szybkim lecz głośnym spełnieniu obowiązku małżeńskiego. I najczęściej też tak w ten sposób wieczór się kończył. Ojciec cieszył się, kiedy nie musiał widzieć swoich dzieci, nie musiał mieć wtedy do nikogo pretensji. Nie musiał patrzeć na swoją porażkę i wtedy zasypiał ze spokojem. Jednak czasem zdarzało się, że któreś dziecko, chcąc nie chcąc, odezwało się w pokoju ciut głośniej, albo wbrew wyraźnemu zakazowi matki, wyszło do kuchni, gdzie ojciec jadł swój obiad. Podnosił wtedy głowę z nadmiski, jak krokodyl wynurzający się z wody, i w swojej pijackiej euforii wołał głośno. A kto to tak głośno krzyczy? Chodź no, Kaziu, powiedz statusowi, co się stało albo, kiedy dziecko weszło do kuchni Zosiu, dzień dobry tak cicho siedzicie, że nawet nie widziałem, że jesteście a potem, wciąż uśmiechnięty, z dobrotliwym, ciepłym głosem, pytał, co tam w szkole, co było zadane i czego się dzieci nauczyły No, jakże, niczego, Maciusiu, co ty opowiadasz? Musiałeś się dziś czegoś nauczyć. Matka stała jak słup soli. Milczała. Tylko jej oczy drżały. Wilgotne, wybałuszone, jakby spotkała się oko w oko samym diabłem. Czuła, jak strach zaciska się jej na krtani, jak ją dusi. W brzuchu uwiły się oślizgłe żmije. I stała tak, wciśnięta w ścianę i modliła się, aby się tylko dziecku przypomniało. Czegoż to nauczyło się w szkole? Ojciec nigdy nie uderzył żadnego z dzieci. Matkę też był rzadko, ojciec był cierpliwy. No, Maciusiu, powiedz Tatusiowi, czego się nauczyliście w szkole, mówił głosem tak spokojnym i dobrotliwym, jakby był jego najlepszym przyjacielem. Przecież nie mamy całej nocy, aby tu tak stać i się zastanawiać. Wołał wszystkie dzieci. Nie wolno im było podpowiadać, ale miały stać i czekać wraz z nim, aż zapytane dziecko sobie przypomni. Mały Jasiu stał z nimi. Miał wtedy ze cztery, może pięć lat. Nie chodził wtedy jeszcze do szkoły. Był najmłodszy i nie rozumiał, o co ojciec wypytuje jego braci i siostry, choć posłusznie stał z nimi w szeregu, na baczność. Było mu zimno w stopy, które bez skarpetek dotykały zimnej betonowej podłogi w kuchni. W jakimś czasie zaczynały boleć nogi i plecy, ale żadnemu dziecku nie wolno było ukucnąć czy usiąść, czy też przebierać nogami. Będziecie tu stały, aż Maciuś sobie przypomni. Nie macie żadnych obowiązków poza chodzeniem do szkoły i nauką. Ja w waszym wieku pomagałem przy gospodarstwie, karmiłem kury, zbierałem jajka, wiązałem snopki siana, doiłem krowy, a i tak miałem czas na naukę. Opowiadał ojciec, nie mijając się przecież z prawdą, a jednak ją trochę koloryzując, jak wszyscy mamy to w zwyczaju po upływie wielu lat, bo uczyć nie musiał się wcale dużo, gdyż wiedzę przyswajał bez wysiłku. Krowy owszem doił, ale tylko wtedy, kiedy chciał się napić mleka, a kury karmił tylko wtedy, kiedy go ojciec go do tego pogonił. W jego opowieściach wyłaniał się jednak obraz dziecka rozsądnego i bardzo pracowitego. Jego dzieci stały w szeregu pod białą, kuchenną ścianą, patrząc na palce swoich nagich stóp, zawstydzone, zmarznięte, zmęczone, i żadne nie chciało się odezwać. A matka patrzyła z boku z drżącymi przy ustach dłońmi, zagryzając wargi. Ojciec wreszcie odpuszczał. Kiedy był już bardzo zmęczony, a dzieci i tak nie potrafiły już wykrztusić żadnej odpowiedzi na jego pytania. Odpuszczał wtedy. Nic z was nie wyrośnie, jeśli nie będziecie się uczyć. Wzdychał ze szczerym smutkiem i załamywał ręce. Siedział tak jakąś chwilę, walcząc ze sobą wewnętrznie. I tę walkę przechodził za każdym razem. Nigdy nie decydował się na karę, zanim sam nie stoczył ze sobą bitwy. Miało się wrażenie, że broni się dzielnie, ale zawsze, za każdym razem przegrywał z ciemnymi, koszmarnymi mocami piekieł. Kręcił wtedy głową, a matka zanosiła się tłumionym szlochem, wkładając sobie prawie całą pięść w usta. Będzie ci spali z matką, mówił wtedy, podnosząc głowę, niechętny swoim słowom, lecz najwyraźniej nie było innego wyjścia. Wzdychał ciężko i patrząc na Zofię, mówił: Zosiu, ty pójdziesz ze mną. Pani Zofia opowiadała to swobodnie i bez emocji, jak gdyby streszczała grzybobranie, którego nawet nie była świadkiem, ale zaledwie o nim usłyszała. Gdybym może ja się lepiej uczyła, roztrząsała, na swoją przeszłość. Gdybym pomagała w nauce Maciusiowi albo Kazikowi, to może ojciec nie brałby mnie ze sobą. Ani mnie, ani Krysi, ani Marysi. Potem brał też Jasia. Był najmłodszy i najładniejszy z nas. Ładniejszy nawet niż ja i moje siostry. Tatuś mówił, że go najbardziej kocha. A Jasiu? Swojej niemocy, aby wyładować narastające w nim frustrację i strach, zaczął najpierw dręczyć żabki i ptaszki, potem kotki i bezpańskie pieski. A kiedy poszedł do szkoły, wdawał się w bójki ze starszymi silniejszymi chłopcami, choć wiedział, że nie ma szans. Wracał do domu zakrwawiony, w podartych portkach posiniaczony. Pić i palić zaczął jeszcze w podstawówce. Wąchać klej dopiero w liceum. Pani Zofia westchnęła. W jej oczach dostrzegłem perlące się łzawe krople. Ja milczałem i słuchałem, nie wiedziałbym nawet co powiedzieć. W liceum, powiedziała pani Zofia po chwili, poszedł na pielgrzymkę pieszą na jasną górę. Jakaś dziewczyna go namówiła, a że nie miał lepszych planów, te wakacje poszedł. I wrócił odmieniony. Nie mogłem go poznać. Mówił o Bogu i o zbawieniu. Postanowił się nawrócić i wstąpił do seminarium duchowego. Pani Zofia zawiesiła głos i spojrzała na mnie swoimi zaczerwienionymi, wilgotnymi oczyma. Widziałem w nich strach. Dopiero tam powiedziała, w seminarium wyszły z niego prawdziwe demony. Na chwiejnych nogach, osłupiały, jak gdyby był pijany, wyszedł z mieszkania postronkowego Pawlaka. Na klatce schodowej unosił się jakiś wilgotny smrodek dymu papierosowego, gotowanego na jutro obiadu, niewyniesionych śmieci. Jak to w blokach z wielkiej płyty, miał drzwi mieszkań, które zamknięte na cztery spusty przed światem chroniły mieszkańców przed tą szarzyzną i tym zewnętrznym smrodkiem. Mieszkania przesadzone z wystrojem, a w nich jak gdyby kolanem obchnięty dobytek całego życia. Porcelany po dziadkach, niepraktyczne pierzyny, zestaw srebrnych sztuczców bez jakiegoś widelca, popielniczki i wazony z kryształu. Niby pamiątki, niby tradycja. Na zewnątrz było już ciemno i zasypiające osiedle rozmazywało się w listopadowym mroku i we mgle powstałej ze spalanych w piecach śmieci. W kwadratowych oknach bloków majaczyły światła. Rodziny zasiadały do kolacji. Latarnie skrzypiały na wietrze, kołysząc światłem. Detektyw stanął przed klatką schodową i zamknął oczy. Czuł, jak wiatr smaga jego twarz. Słyszał odgłosy wieczora. Telewizję, poszczekiwanie psów, jakieś tłumione ścianami kłótnie. Woli wracał do siebie z tej podróży, do domu starców, gdzie zabrał go Leon Pawlak. Wciąż jednak miał przed oczyma zastraszoną rodzinę księdza Jana, jego ojca despotę, matkę ofiary, jego siostry, wykorzystywane w tak podły sposób. Nie boję się mafijnych układów, powiedział do siebie bezgłośnie. Bez mrugnięcia patrzyłem w oczy szefom zorganizowanych grup przestępczych, kiedy zakuwałem ich w kajdanki. Drwiłem z nich sobie, kiedy grozili mi śmiercią. Zamykałem facetów dwa razy większych ode mnie, zakapiorów o twarzach zakazanych z wytytułowanymi gotykiem cytatami o wierności i wartościach. A teraz, w obliczu dramatu z wnętrza czterech ścian, drżą mi kolana i czuję zawroty głowy. Detektyw odetchnął głęboko, wdychając zimne, zadymione, gryzące w gardło powietrze i otworzył oczy. Skulił się. Zasłonił twarz kołnierzem prochowca przed silnym wiatrem i pospieszył do auta, długimi krokami omijając kałużę. Wciąż zamyślony, bezwiednie otworzył drzwi samochodu i wsiadł do środka. Czy da się jakoś powstrzymać tę przekazywaną z pokolenia na pokolenie pałeczkę despotyzmu i sadyzmu? Prawie każdy socjopatyczny morder miał skrajnie ciężkie dzieciństwo. Ich ojcowie, ich matki albo babki znęcali się nad nimi, lecząc swoje kompleksy i swoje ciężkie dzieciństwo. Oni także z jakiegoś powodu nienawidzili ich też ktoś dawno temu skrzywdził i teraz oni mścili się na najsłabszych najbliższych kiedy to się zaczyna ile pokoleń trzeba szukać tego pierwszego tyrana I jak to zakończyć choć nie chciał się do tego przyznać detektyw Logan żałował księdza Jana na równi ze zgwał przez niego dziewczętami na równi z jego siostrami i matką Żałował może i ich ojca, którego rodziciel też zgwał choć zaledwie mentalnie, ale jakże dotkliwie, i przypuszczał, że gdyby mógł drążyć głębiej, znalazłby i jego ojca, który znęcał się nad rodziną i ojca i jego ojca, krąg życia. Siedział w aucie dłuższy czas z rękoma na kierownicy i patrzył przed siebie w jakiś punkt, który nie istniał. Nagle poczuł, że mu zimno. Uświadomił sobie, że nie zapalił silnika. Szyby w samochodzie zaparowały, a mroźne powietrze wdarło się do środka. Wytarł rękawem przednią szybę i przekręcił kluczyk w stacyjce. Motor zawył, auto zadrżało. Wyjechał z osiedla po dziurawej drodze i skręcił na wylotówkę do Poznania. Przyspieszył, kiedy minął teren zabudowany. W światłach reflektorów kłębiła się mgła lub smok, wpadając na przednią szybę i rozbijając się o nią coraz szybciej i szybciej, aż znikała gdzieś z tyłu w czerwonej poświecie. Wnętrze samochodu się rozgrzało, ale Logan wciąż drżał. Przeziębił się. A może to opowieść pani Zofii, siostry księdza Jana, zmroziła mu krew w żyłach. Jej brat, kiedy rozpoczął studia w seminarium duchowym, odmienił się, ale... Według jej słów nie była to dobra zmiana. Nie był już tak wściekły, nie wyrażał buntu, przestał nawet pić i palić, opowiadała. Ale w jego dobrym, poukładanym zachowaniu było coś złowrogiego. Prowadził rekolekcje u nas we wsi, w Polnie. Rekolekcje dla dzieci. Mówił o miłości. Mówił słowami apostołów. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie... Nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Z każdym kilometrem Logan odczuwał coraz bardziej zmęczenie, włączył radio, aby nie zasnąć, i od czasu do czasu masował gałki oczne i otwierał szeroko oczy. Zmęczenie szło do kręgosłupa, wtrapywało się powoli, na kark siadało na głowie. Logan nie słyszał ani muzyki, ani prowadzących audycje, tylko szum, dźwięki, których nie potrafił zidentyfikować. Co chwila jakieś auto raziło po oczach go swoimi reflektorami. Na długich jedziesz! krzyczał do kierowców. Na pani Zofia mówiła, że te rekolekcje wydawały jej się złe. Sama nie wiedziała czemu. Miała wrażenie, że jej brat tak dziwnie patrzył na te dzieci. Była w jego oczach miłość, ale ale nie taka miłość, jakiej by się od księdza oczekiwało. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego, mówił Jan i brał te dzieci w objęcia, sadzał na kolana, głaskał po twarzy. Ja nie miałam dzieci, mówiła pani Zofia. Jakoś tak wyszło, ale widząc to, co robił mój brat, przechodziły mi ciarki. Czułam się skrępowana, chciałam odwrócić się w wzrok. Takie pieszczoty, myślałam, zarezerwowane są chyba tylko dla rodziców, a Jan jest przecież obcy. Po drodze rozpadał się deszcz. Rzęsiste krople zasypywały przednią szybę, a wycieraczka, choć chodziła szybko i rytmicznie, nie nadążała z rozrzucaniem wody na boki. W kroplach odbijały się reflektory innych aut i czerwone, żółte, zielone sygnalizacje małych miejscowości, które Logan mijał. Potem ciemność pochłonęła wszystko. Z lewej, z prawej strony ściana drzew, za nią czarna noc. Horyzont jezdni rozmywał się w deszczu, w ciemnościach, a światła, nawet długie, ginęły gdzieś w pustce. Czasem tylko trafiały na żółty trójkątny znak drogowy ostrzegający przed dziką zwierzyną. Na ulicy nie było pasów, nie było słupków, wszystko zlewało się w jedną rozmokłą całość. W tylnym lusterku Logan nie widział zupełnie niczego, jak gdyby świat za jego plecami znikał, Czerń i pustka. I zdawało się, że ja jedyna to widzę, przypominał sobie Logan słowa siostry księdza Jana, że tylko mi przeszkadza, że Jan tak czule zajmuje się dziećmi, zwłaszcza dziewczynkami. Zwłaszcza tymi starszymi już pączkującymi, z rozkwitającymi piersiami zaokrąglonymi pośladkami. Jak on kocha dzieci, mówili ludzie we wsi, jak on czuł i dobry. I tylko ja widziałam, że te dorastające dziewczynki nie czują się z tym komfortowo, że im to przeszkadza, że się wstydzą, a zarazem bały się sprzeciwić księdzu, bo je uczono bezrefleksyjnego, ślepego szacunku dla starszych. Nie można uczyć dzieci, że ślepo mają ufać starszym, tylko dlatego, że ktoś jest księdzem, nauczycielem czy policjantem. Dzieci muszą wiedzieć, kiedy powiedzieć nie. Dzieci muszą uczyć się rozpoznawać, dostrzegać, widzieć. Mówiła pani Zofia ze łzami w oczach. Detektyw Logan wreszcie ujrzał wśród smug deszczu czerwoną łunę. Poznań ucieszył się. Zaraz będę w domu. Jednak w ostatniej chwili... Na Rondzie Rataje, zamiast skręcić w lewo do domu, odbił w prawo w kierunku środki i potem na zachód. Jechał bezwiednie, jakby w transie, choć część jego świadomości dokładnie wiedziała, dokąd zmierza. U celu zatrzymał samochód. Światła reflektorów przecinały smugi deszczu. Silnik chodził, samochód drżał. Detektyw wyjrzał przez mokrą szybę i spojrzał na potężną bryłę neogotyckiego budynku z wysoką wieżą, która wznosiła się na tle zachmurzonego nieba. Zacieki deszczu spływały po ścianach, światła reflektorów samochodu upadały na pomnik mężczyzny z uniesionymi do góry rękoma, z nieproporcjonalnie dużą głową. Wyglądał trochę jak szekspir w rzymskiej todze, jak aktor dramatyczny deklamujący tragedię stał na cokole na którym detektyw przeczytał że postać ta ma błogosławić polskiej ziemi tutaj przyniesiono księdza Jana krótko po zabójstwie księdza Benedykta do parafii Najświętszego Chrystusa Króla w Poznaniu więc chcesz go zobaczyć Logan powiedział sam do siebie no dobrze zróbmy to i miejmy za sobą Wysiadł z auta i w strukach deszczu przebiegł do niewielkiego budynku znajdującego się przy samym kościele. Zadzwonił do drzwi. Po chwili uchyliły się i z wnętrza wyjrzała niewielka, choć pulkna zakonnica w czarno-białym habicie. Była młoda, uśmiechnięta i miała różową, bardzo przyjemną buzię. – Ale pan zmuku, proszę do środka – powiedziała, otwierając szerzej drzwi i wpuszczając detektywa Logana do przedsionka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie. Odpowiedział Logan. Tak, to prawda. Pogoda strasznie się zepsuła. Listopad. Nie ma co się dziwić, zauważyła zakonnica. To prawda, przytaknął Logan i uśmiechnął się. W czym mogłabym panu pomóc? zapytała po chwili przyglądając się zmokłemu detektywowi. No właśnie, szukam księdza Jana, powiedział Logan. Księdza Jana z Lachna. Ach tak, księdza Jana. Uśmiechnęła się zakonnica. Właśnie wrócił ze swojego wieczornego spaceru. Kto to widział, żeby tyle codziennie spacerować, prawda? I to przy takiej pogodzie. Ale ksiądz Jan mówi, że musi trzymać formę. To, co ja tam będę mu gadała. Proszę za mną. Detektyw ruszył za nią. Szli wąskim korytarzem z dużą ilością drzwi. Wreszcie zatrzymali się i zakonnica zapukała do jednej z nich. Proszę, zawołał głos z wewnątrz. Za końca otworzyła i zajrzała do środka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokój był niewielki i skromny. Na ścianach krzyż i odpustny obraz Jana Pawła II. Jedna szafa, łóżko i biurko z kilkoma książkami i jakimiś papierami. Obok zdjęcie z księdzem Janem otoczonym grupką dzieci oraz panią Zofią. Kopię identycznego zdjęcia miał Leon Pawlak. Dostał ją od pani Zofii. Logan od razu je rozpoznał. Pani Zofia jest na nim zatroskana, choć uśmiechnięta. Widać, że to wtedy zaczęła się martwić. Na wieki wieków, odparł ksiądz Jan. Logan ujrzał przystojnego, zadbanego mężczyznę, w wieku czterdziestu kilku lat. Miał ciemne, duże oczy i przyjemną twarz. Czarne włosy przypruszała lekka siwizna na skroniach, a wokół oczu dojrzeć można było pajęczynkę. Zmarszczek od częstego uśmiechania się. Wyglądał przy tym na wysportowanego, mógł podobać się kobietom. Proszę, księdza, powiedziała siostra zakonna, ten pan chciał się z księdzem widzieć. Szczęść Boże, powiedział ksiądz Jan, podnosząc się z fotela, na którym siedział, i odłożył, czytaną właśnie książkę grzbietem do góry. Podał Loganowi dłoń. Dzień dobry, powiedział Logan, ściskając dłoń księdza. Była delikatna, miękka i pachnąca. Na jej przegubie detektyw dostrzegł drogi zegarek. Nazywam się detektyw Teodor Logan, powiedział. Komisariat Policji Poznań, Stare Miasto. Ksiądz Jan, choć zaskoczony, uśmiechał się uprzejmie. Jak mógłbym pomóc policji? zapytał. Może kawę albo herbaty siostra genowe fachnie zrobi? Czarujący, towarzyski, może trochę ekstrawagancki, myślał Logan. Idealnie pasuje do profilu seryjnego mordercy. Dlaczego prokuratura tak łatwo zgodziła się na to, aby mordercją księdza Benedykta obarczyć opóźnionego umysłowo-organistę? Czy to ze zwyczajnego lenistwa i braku kompetencji, czy też ktoś chroni tych księży? A może prokuratura po prostu nie chce babrać się w głównie, w które zamieszany jest kler? Nie, dziękuję, niczego mi nie trzeba, powiedział Logan, a ksiądz skinieniem odprawił zakonnicę. Ukłoniła się i posłusznie odeszła. Zatem, w czym mogę pomóc? Czy ksiądz zna jakiego księdza Benedykta z Lachna? Zapytał Logan. Ksiądz Jan zamyślił się, podniósł wzrok, jak gdyby szukał w pamięci tego imienia, lecz choć znajome, zdawało mu się z niczym nie kojarzyć. Pokręcił głową. Nie wiem, nie jestem pewien, odpowiedział. Być może, ale głowy nie dam. Studiowaliście razem w Toruniu pięć lat, przypomniał mu detektyw. Nie znam wszystkich studentów w seminarium duchowego w Toruniu, odpowiedział ksiądz swobodniej, z uśmiechem. No Ale studenta, z którym zaraz po seminarium służył ksiądz kilka lat, w Lachnie chyba zna ano no tak, wlachnie – przypomniało się księdzu Janowi, a z oczu zszedł uśmiech, mimo że na twarzy pozostał. – Coś mi chyba świta. – Czy ksiądz go zabił? – wypalił detektyw Logan, obserwując spokojną i wciąż uśmiechniętą twarz księdza. Jego ziernice powiększyły się na ułamek sekundy, brwi podniosły się w zdziwieniu i uśmiech na moment znikł. Usta rozwarły się, a żuchwa lekko padła – po tej chwili, trwającej ułamek sekundy, uśmiech na usta powrócił i w oczach pojawiła się pustka. Słucham? Zapytał. Czy ksiądz zabił swojego kolegę, pytam, powtórzył detektyw. Czy w tym pytaniu jest coś niezrozumiałego? Jak pan może mnie o coś takiego pytać? oburzył się ksiądz. Nie odpowiedział mi ksiądz na pytanie. I nie odpowiem! Proszę natychmiast stąd wyjść, ja nie mam przyjemności z panem rozmawiać. Podszedł do drzwi, otworzył je na oścież. A czy te prostytutki to też księdza dzieło? Proszę natychmiast opuścić moje dormitorium. Proszę wyjść powtórzył, stojąc przy otwartych drzwiach. Ksiądz się denerwuje zauważył Logan. Nie będę odpowiadał na takie pytania powiedział oburzony bezeceństwem policjanta. To podłość pan jest hamem bez nakazu. Proszę się tu nie pokazywać. Nie będę z panem rozmawiał. Przyjdę z nakazem powiedział detektyw Logan idąc wolnym krokiem w kierunku drzwi nie spuszczając przy tym księdza Jana z oka niech księdza oto głowa nie boli żegnam syknął ksiądz a ręka na klamce mu zadrżała I to, kochani, byłoby na tyle. Za tydzień nie słyszymy się z kolejnym, powiedzmy, zwyczajnym odcinkiem True Crime. A następny odcinek Lilith, jak już wspomniałem, tylko dla wspierających. Miłego tygodnia życzę i do usłyszenia. Pa!